Cześć, z tej strony Luka i chciałbym Was zaprosić do obejrzenia kolejnego przewodnika opisującego quest. Tym razem skupimy się na szczegółowym opisie questu, który nosi nazwę The Ape City, potocznie nazywanego Banuta Quest. Dziękuję wszystkim za miłą ocenę pod poprzednimi filmami i mam nadzieję, że ten materiał również spodoba Wam się. W tym miejscu chciałbym również podziękować Tibiopedii za przygotowanie treściwych tłumaczeń poszczególnych misji, a także WUSI za przygotowanie grafiki. Życzę miłego oglądania. Nie ma tak naprawdę minimalnego... Idziemy zatem do niego i piszemy raz jeszcze High Cough Syrup. Ustan mówi nam, że syrop został skradziony przez małpy w najeździe i wysyła nas do gildii druidów w Karlin. Udajemy się zatem do Padrei i kupujemy syrop za 50 GP, pisząc High Cough Syrup Yes. Następnie wracamy do Heraklesa i piszemy High Mission Yes. Aby wziąć następną misję, piszemy do Heraklesa Hi, Mission, Yes, Yes. Dowiadujemy się, że choroba, która dopadła młodą małpę, jest klątwą lizardów. Herakles prosi nas o przeniesienie starego pergaminu, który jak twierdzi znajduje się w mieście lizardów, zwanym Hor. Udajemy się tam, w przedstawione na nagraniu miejsce i wyjmujemy potrzebny pergamin zza drzwi z migającą klamką. Następnie wracamy do zleceniodawcy i piszemy Hi, Mission, Yes. Do Heraklesa piszemy Hi, Mission, Yes. Herakles mówi nam, że nie może odczytać pergaminu, który przynieśliśmy mu. Mówi nam, że podczas snu miał objawienie, w którym ukazał mu się jeden z tombów w Ankrachmun, do którego musimy się udać. Kopiemy w przedstawionym na nagraniu miejscu i schodzimy do dziury. Wewnątrz tomba musimy znaleźć specjalny kamień ze znakami lizardów, który znajduje się między kryształami. Kiedy dotrzemy na miejsce, stajemy na odpowiedniej kratce, a nad naszą postacią pojawią się pomarańczowe znaki. Misja została zaliczona, a nam pozostało udać się do zleceniodawcy i zdać raport pisząc Hi, Mission, Yes. Aby rozpocząć piątą misję, piszemy do wodza Hi, Mission, Yes. Nasze zadanie polega na zdobyciu jaja hydry.
Jest ono potrzebne, aby Herykles mógł stworzyć amulet życia. Jajko możemy zdobyć na trzy sposoby. Kupić je od jednego gracza, na przykład na markecie. Wylocić z Hydry lub wykonać Hydra Egg Quest. My skupimy się na ostatnim sposobie. Udajemy się w przedstawione na nagraniu miejsce i schodzimy na dół. Czeka tu na nas Hydra, a przy ścianach możemy zobaczyć gniazda. W jednym z nich znajduje się jajo Hydry. Samą Hydrę znajdującą się w jaskini możemy zabić lub ominąć, biegnąc od razu do gniazda, aby zdobyć jajo. Kiedy mamy już potrzebny przedmiot, wracamy do Heryklesa i piszemy mu Hi, Mission, Yes. Rozpoczynamy następną misję. Standardowo piszemy do zleceniodawcy Hi, Mission, Yes. Wódz prosi nas o zdobycie ostatniego składnika amuletu życia. Tym razem jest to grzyb, który przyciąga magię i można go zdobyć gdzieś na Fibuli. Udajemy się zatem na Fibulę pokazaną na nagraniu drogą i w pierwszej kolejności udajemy się po klucz, który możemy zakupić od żebraka. Klucz przydaje się w przypadku zamkniętych drzwi. Po zakupie schodzimy do studni w centrum wioski i udajemy się pod drzwi. Otwieramy je za pomocą kupionego klucza i po zejściu na dół podążamy na południe. Tam, za drzwiami z migającą klamką, znajduje się poszukiwany grzyb. Warto pamiętać o oddaniu misji w ciągu 24 godzin. W innym wypadku grzyb zniknie, a my będziemy musieli udać się po niego ponownie. Po zdobyciu przedmiotu wracamy do Heryklesa i piszemy Hi, Mission, Yes. Siódmą misję rozpoczynamy standardowo od napisania Heryklesowi Hi, Mission, Yes. Dowiadujemy się, że niektóre małpy naśladują lizardy poprzez picie dziwnego napoju, znajdującego się w podziemiach Banuty. Musimy powstrzymać to zachowanie. Schodzimy na minus drugie piętro i znajdujemy kilka drzwi z migającą klamką wraz z beczkami. Nasze zadanie polega na rozbiciu za pomocą łomu trzech takowych beczek. Po wykonaniu zadania wracamy do Heryklesa i piszemy Hi, Mission. Czas na przedostatnią misję. Do wodza piszemy Hi, Mission, Yes. W tym momencie odblokowaliśmy dostęp na Forbidden Lands. Szukamy ślepego proroka, który przeniesie nas właśnie w to miejsce. Zadanie polega na zdobyciu włosa gigantycznej małpy. Podążamy zgodnie z nagraniem. Należy uważać na czające się na nas potwory, które mogą sprawić problem niskopoziomowym graczom. Na miejscu znajdujemy odcisk małpiej stopy, a używając go otrzymamy potrzebny włos. Po powrocie do zleceniodawcy piszemy Hi, Mission, Yes. Do zleceniodawcy piszemy po raz kolejny Hi, Mission, Yes. Oto ostatnia, finałowa misja. Od teraz mamy prawo do wejścia głęboko pod Banutę. Od Heryklesa otrzymaliśmy specjalny młot, który pozwoli na zniszczenie posągu Boga Wężów, który znajduje się w podziemiach Banuty. W tej misji warto mieć ze sobą Dwarven Ring, a także wspomniane na początku materiału Egg of the Many, które pozwoli na odblokowanie skrótu. Na minus drugim poziomie znajdziemy teleport. Wchodzimy w niego, a następnie podążamy zgodnie z nagraniem. Nasze pierwsze zadanie polega na zniszczeniu czterech amfor za pomocą jakiejkolwiek broni w zwarciu. Po ich zniszczeniu udajemy się do teleportu, który przeniesie nas na niższe tereny Banuty. To właśnie tu możemy odblokować skrót poprzez użycie jaja na kamiennej głowie węża. Czas na istotę samej misji. Celem misji jest odblokowanie kamiennego przejścia, które prowadzi do posągu Boga Wężów. Aby to uczynić, musimy w krótkim czasie przeciągnąć wszystkie dźwignie znajdujące się na tym poziomie.
Nie ma zatem czasu na bicie potworów, od których roi się w każdym z pokoi. Należy zatem uważać i przebiegając przeciągnąć każdą z dźwigni. Jeśli wykonamy wszystko poprawnie, kamienne przejście otworzy się, a my będziemy mieli możliwość wejścia do środka. To właśnie tu szukamy posągu, który niszczymy za pomocą otrzymanego młota. Misja wykonana. Wracamy w miejsce, w którym używaliśmy jaja i wchodzimy w teleport. Do samego Heraklesa ta droga będzie szybsza niż odblokowany skrót. Po wejściu w teleport należy uważać na sporą ilość małp. Udajemy się do Heraklesa i piszemy High Mission. Otrzymamy achievement Friend of the Apes. Ostatnią rzeczą będzie napisanie do zleceniodawcy High Outfit Yes. Otrzymamy strój szamana, który będziemy mogli ulepszyć wykonując zadania na poszczególne addony. Czas na kilka ciekawostek. W drugiej misji nie trzeba iść do poszczególnych NPC, to jest Brewstera, Ustana, a na końcu Padrei. Możemy wcześniej zakupić od Padrei syrop i oddać Heraklesowi, oszczędzając przez to czas. Jeśli zakupimy włos gigantycznej małpy do 8 misji, nie zostanie on przyjęty przez zleceniodawcę. Głowa węża w ostatniej misji odnawia się co 40 sekund. Za kamienną ścianą znajduje się bramka, za którą można przejść po osiągnięciu 999 poziomu. Również za kamienną ścianą można zauważyć drzwi z migającą klamką, za którymi w skrzyni znajduje się hełm, potrzebny do wykonania jednego z addonów Night Outfitu. Na koniec chciałbym wam pokazać, gdzie znajduje się skrót na Banutę, odblokowany za pomocą Egg of the Many. To na tyle, jeśli chodzi o przewodnik opisujący Banutę Quest. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla wielu z was. Jeśli podobał ci się materiał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Napisz również w komentarzu, jaki przewodnik chciałbyś zobaczyć jako następny. Do zobaczenia już wkrótce. Piąteczka. Cześć.